Posiadania broni indywidualnej przez poszczególnych obywateli w Polsce jest sprawą zasadniczą w sumie jako dla obywateli wolnego państwa. Zabronienie czy zakaz posiadania broni istnieje tylko w państwach kolonialnych podbitych. I to jest zrozumiałe ze względu na ewentualną możliwość zamachu stanu, jakiegoś czy tam yy, poszczelenia kogoś, czy, czy politycznie, czy, czy yy, użycia w celu niezgodnym z przeznaczeniem. Ale musimy się cofnąć do powstania Polski w 1918 roku. Piłsudski agent niemiecki, angielski, prawdopodobnie japoński, przejął władzę 10 listopada z rąk Rady Regencyjnej, czyli organizacji założonej przez Cesarstwo Pruskie. Oczywistym było, że Prusacy nie posadzą na stołku w Polsce kogoś, kto będzie działał przeciwko nim. To jest niemożliwe z logicznego punktu widzenia. Poza tym było już wiadomo, że Polska zostanie państwem samodzielnym i część, znaczna część terenów byłego Cesarstwa Pruskiego przejdzie do państwa polskiego. Szczególnie chodziło o tereny Śląska, czyli tereny bogactw naturalnych. Trzeba było zapewnić sobie tam odpowiednie wpływy. Cała działalność Piłsudskiego, w 18, 19 i 20 roku była sprzeczna z interesami państwa polskiego. Konkretnie nie, nie mówię już o zaburzeniach, które były w armii i ciągłej zmianie dowódców, szczególnie grupy polskiej walczącej na Kresach, gdzie na dowódców kawalerii mianowano marynarza czy, czy piechura ale także później, kiedy miało 40 tysięcy osadników zaludnić te tereny, a dzięki matactwom Piłsudskiego tylko 8 tysięcy zostało o ziemię, no i w rezultacie mieliśmy potem Wołyń w 1943-1944 roku. Zamach majowy miał tylko jeden cel, przejęcie bogactw naturalnych polskich przez grupy kapitalistyczne City of London. Dlatego, że Piłsudski zaraz po zamachu Sprywatyzował wszystkie kopalnie i huty, a w niecały rok później Bank, Narodowy Bank Polski dostał się pod parasol ochronny grupy kapitałowej Rothschild, i tak jest właściwie do dnia dzisiejszego. W związku z tym, posiadanie broni przez obywateli zapobiegawczo zostało zabronione, dlatego że obawiano się, że mogą powstać grupy patriotów, którzy będą chcieli. Powiedzmy, walczyć o swoje prawa nie tylko słownie, ale z bronią w ręku. Po 1945 roku, właśnie po 1944 roku, masowe zabieranie broni było powszechne przez UB i właśnie informację wojskową. Musimy pamiętać, że do Polski w 1944 roku przyszła Armia Czerwona. Yy, a z Polski była dywizja kościuszkowska tak zwana. 75% kadry dywizji kościuszkowskiej stanowili obcokrajowcy i to od szczebla plutonowego włącznie. Czyli praktycznie Polacy to stanowili tylko mięso armatnie w tej dywizji, natomiast cała reszta to było obcokrajowcy. Każdej dywizji gwardii, a dywizja kościuszkowska powstała na bazie dywizji gwardii, był batalion Geru. Batalion GRU to było co najmniej 500-600 agentów wywiadu wojskowego. Każdy z tych agentów miał co najmniej 10 no, potopiecznych. I tak było do roku 1993, dlatego że głównym siedzibą rosyjskich wojsk w Polsce była Legnica, i to jest to, co Grzegorz Braun nazywa Układem Warszawskim, Wrocławskim. Tam najwięcej na uczelniach zerbowano agentów. Werbunek był celowy tylko w tym znaczeniu, że miał blokować te przepisy prawne, które mogłyby spowodować, że Polska by była samodzielnym krajem. Łatwo to sprawdzić. Do zadań informacji wojskowej należało obsadzanie takich stanowisk jak przemysł ciężki, wydobywczy, banki, handel zagraniczny, ubezpieczenia, transport. I te wszystkie koncerny. Czy przedsiębiorstwa, które powstawały w tej branży, były obsadzane przez właśnie oficerów informacji wojskowej, oddelegowanych do pracy w cywilu, na przykład w związku z wysługą LAT. Panowie ci po 1992 roku, a proszę pamiętać, że przemiany w 1989 były tylko przemianami iluzorycznymi, przemiany dotyczyły tylko koloru, którym można się było posługiwać. Dawniej był czerwony, a potem stał się zielony. Ale nadal dowódcą informacji wojskowej, czyli WSku był generał Dukaczewski, czyli generał, który szlify zdobył w Moskwie. I to był w sumie najdłużej chyba działający generał, bo dopiero w 2006 roku odszedł na wysługę lat. Czyli innymi słowy, do 2006 roku nadal był ten sam ustrój kontrolowany przez tą samą organizację, czyli informację wojskową, czyli córkę GRU. Wszystkie kolejne inicjatywy w Sejmie, które miały doprowadzić do poluzowania chociażby gorsetu yy, posiadania broni, zostały skutecznie niwelowane. A jakie są fakty? Fakty są takie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy może posiadać praktycznie dowolną ilość broni, są, są Stany, w których y, wymaga się co najmniej 6 sztuk broni, posiadania 6 sztuk broni, żeby w ogóle dostać zameldowanym. Y, okazało się, że w tych Stanach liczba zamachów, morderstw jest wielokrotnie mniejsza, ani w tych Stanach, w których jest zakaz posiadania broni. Nowy Jork jest miastem, w którym jest zakaź posiadania broni, a liczba napadów z bronią w ręku i morderstw jest znacząco większa niż w tych Stanach, w których nie ma zakazu posiadania broni. Czyli argument, że gdyby dać ludziom broni, to się powystrzelają, jest całkowicie infantylny. Nie ma nigdzie na świecie takiej statystyki, która by to udowadniała. Największa liczba morderstw jest w Związku Radzieckim, a w Związku Radzieckim był do pewnego czasu, do lat 80. też zakaz posiadania broni. Broni posiadały tylko przedstawiciele służb specjalnych, policji, wojska, a mimo to tam była największa liczba morderstw. Obecnie nawet w Sowietach można mieć każdą broni na targowisku sobie kupić, nikomu to nie przeszkadza i nie słyszymy o żadnym wzroście liczby napadów zbrojnych czy, czy, czy jakichś tam morderstw. Zresztą trudno to sobie wyobrazić, ale było parę takich filmów, no, nazwijmy to komedii, gdzie bandyta wchodził do lokalu a w lokalu i próbował dokonać napadu, a każdy z siedzących przy stoliku miał własny pistolet, czy tam jakąś inną spluwę. Jak te 20 czy 40 pistoletów zostało wycelowane w tego bandytę, to oczywiście grzecznie kładł swój pistolet i uciekał z lokalu. To samo by było w innych miejscowościach, gdzie każdy by posiadał broń i miałby się czym bronić. Liczba morderstw popełnionych, mówię o Stanach Zjednoczonych, popełnionych przez y, przypadkowych posiadaczy broni, np. dzieci czy, czy y, osoby nieupoważnione, które no, zupełnie przypadkowo to, ten karabin czy pistolet y, otrzymały w ręce, w Stanach Zjednoczonych jest dziesięciokrotnie mniejsza, aniżeli liczba ludzi zabitych przez policję, która ścigając bandytę strzela na oślep. Więc nie ma żadnego porównania, czy posiadanie broni przez prywatne osoby szkodzi, czy nie szkodzi. Nie ma żadnych danych, które by wskazywały, że osoby posiadające w swoim domu broń rzeczywiście. Kiedykolwiek, kiedykolwiek przyczyniły się do wzrostu y, masakry ludzi, y, powiedzmy przypadkowych. Natomiast wiadomo, że jeżeli w danym mieszkaniu posiadają ludzie broń, to każdy bandyta zastanowi się, czy warto do tego domu wchodzić. Jeżeli by istniało takie prawo, jak jest na całym świecie, że wejście na posesję, nawet policji, wymaga uprzedniego zgłoszenia, to nie byłoby żadnej możliwości popełnienia przestępstwa. W Stanach Zjednoczonych to jest tak daleko posunięte, że można strzelać, ale trzeba patrzeć, żeby ten napastnik zrobił co najmniej dwa kroki do, na terenie mojej posesji, bo jak upadnie, a jego głowa czy noga będzie poza moją posesją, no to mogę mieć nieprzyjemności, że on jeszcze nie wszedł na teren posesji. Natomiast jeżeli jego ciało będzie leżało całkowicie na mojej posesji, to jestem uniewinniony i żaden sąd nie rozpoczyna sprawy. Ten jeden przepis warunkuje całkowite bezpieczeństwo wszystkim normalnym ludziom. A proszę zauważyć, że tak samo na zachodzie, jak i w Polsce, bandyci, mimo że jest zakaz w Polsce, bandyci posiadają broń. Czyli Innymi słowy, zakaz dotyczy tylko tak zwanych uczciwych ludzi, którzy broń by chcieli mieć w przyczyn kolekcjonerskich, czy, czy w ogóle dla własnego bezpieczeństwa, a nie dla tych, którzy broń stosują jako narzędzie pracy, mordując innych. W Europie yy, Prawo posiadania broni jest y, bardzo różnie rozłożone, ale mam przyjaciół w Szwecji, którzy ze względów bezpieczeństwa posiadają w domu rośnicę przeciwpancerną. I to zgodnie z całkowicie z prawodawstwem szwedzkim. I co pół roku przychodzi do tego znajomego policjant, żeby sprawdzał, czy różnica jest w dobrym stanie, czy jest naoliwiona i tam zabezpieczona i zamknięta w jakimś tam, w jakiejś tam szafie, gdzie klucz jest schowany. Tak samo Szwajcarzy pod, mają całą broń u siebie, łącznie z bronią automatyczną i nikomu to nie przeszkadza. Nie słyszałem o żadnym masowym morderstwach w Szwajcarii. Natomiast w Polsce dość często się zdarza, że mm, przypadkowo gdzieś tam ktoś zaczyna strzelać i niestety najwięcej zgonów, czy mm, rannych jest z powodu strzelania policji, bo policja strzelając y, bardzo niecelnie y, odłamkami albo rykoszetami rani masę ludzi. Y, widzieliśmy także kilkakrotnie użycie broni w Polsce przez y, w, byłych wojskowych, czy wojskowych, którzy strzelali seriami po ulicach i też się nic nie działo. W Stanach Zjednoczonych y, wojsko praktycznie nie ma prawa noszenia broni długiej na ulicach. A w Polsce widzimy, że Armia Amerykańska na dworcach nosi y, broń długą. Czyli wyraźnie widać, że jesteśmy tego kondominium i tylko dlatego normalni obywatele nie mają prawa posiadania broni, natomiast każdy przyjezdny może sobie robić co chce. Związane z posiadaniem broni są dwa problemy. Po pierwsze. Czy jesteśmy państwem demokratycznym? I po drugie, czy zakaz posiadania broni, a u nas w tej chwili chyba jest 1,3 sztuki broni na 100 osób, kiedy w Czechosłowacji czy w sąsiednich krajach socjalistycznych już jest po kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk broni na 100 osób. Brak ustawy zezwalającej na posiadanie broni świadczy, że nasz Sejm wykonuje tylko polecenia, czy realizuje programy, które zostały wymyślone zupełnie w innych układach i w innych państwach? Generalnie, łącznie z oświatą, czy programem oświaty realizowanym przez Ministerstwo Oświaty, wszystko wskazuje, że to są programy opracowane w City of London Corporation, czyli tym państwie na mili kwadratowej znajdującej się w Londynie, a o którym w historii czy nauka, nauce o Polsce i świecie współczesnym, polski uczeń czy student nie ma prawa się nic dowiedzieć. Z wysłuchiwałem czasami rozmów starszych osobników, profesorów uniwersytetu, którzy nie mieli pojęcia, że istnieje eksterytorialne państwo City Corporation of London. Reasymując, trzeba podkreślić, że wszystko może doprowadzić do takiej samej sytuacji, jaka była w 1943 roku na Wołyniu powodu tego, że Piłsudski nie zrealizował planu, ustawy uchwalonej przez Sejm o zaludnieniu tych terenów przez 40 tysięcy osadników, a jak powiedziałem, tylko 8 tysięcy dostało ziemię, liczba ludności polskiej w tych terenach była bardzo mała. Armia Ukraińska, tak zwana czyli UPA, Została zorganizowana przez Gestapo i przez Abwehrę. To znaczy, mielnik był przez Abwehrę, a Bandera był przez Gestapo, na przykład szkolony w Gdańsku. I tak samo Bulba, dywizja bulbowców, około 10 tysięcy osób dostawała broń nie od kogo innego, a od Niemców. AK było zwalczane, ale banderowcy dostawali broń i byli cały czas prowadzeni przez właśnie oficerów czy podoficerów niemieckich. Czyli innymi słowy, doszło do takiej sytuacji, że jedna strona konfliktu, czyli Ukraińcy posiadali broń zgodnie z prawem czy zgodnie z zasadami stosowanymi przez Niemców, a druga strona konfliktu Polacy nie mieli prawa do obrony. Mimo, że wszelkie ustawy międzynarodowe, np. konwencje genewskie mówią, że na zapokój na danym terenie dla, i bezpieczeństwo ludności cywilnej opowiada okupan. W związku z tym, że Żadnego państwa ukraińskiego nigdy nie było, a okupantem była Rzesza, to za bezpieczeństwo ludności odpowiada Rzesza i ona była zobowiązana do utrzymania pokoju. Jeżeli sama z powodów jakiś tam nie mogła, to powinna drugą stronę także uzbroić, a nie tylko y, stronę ukraińską. W tej chwili sytuacja jest taka sama, bo prasa zachodnia podaje dużo informacji, że y, ludność na Ukrainie posiada bardzo dużą ilość broni dostarczanej przez Niemców, Anglików i Stany Zjednoczone. Czyli tak, znowuż mamy sytuację, z jednej strony jedna grupa ludności jest uzbrojona i szkolona, nawet podobno u nas w Bieszczadach się szkoli takie grupy studentów, których uczy się strzelać, a z drugiej strony już od 20 lat Polsko Polacy nie mają prawa dostępu do broni ani do żadnych ćwiczeń. Teraz podobno ma powstać jakieś Wojska Obrony Terytorialnej, no ale to wygląda bardziej na fikcję literacką niż na rzeczywistą potrzebę szkolenia, dlatego że liczba osób i szybkość, w jakim się to załatwia, nie wróży temu programowi żadnych pozytywnych efektów. Wskazuje to wszystko jednoznacznie, że jesteśmy po prostu kolonią kierowaną przez rozmaitego rodzaju banki który, znaczy, jedynym celem Polaka jest pracować i da, spłacić podatki. I to jest wszystko, co ma prawo wykonać na tym terenie. Na cała reszta praktycznie nie od niego zależy i wszelkie ustawy, które nas Sejm podpisuje, są ewidentnym dowodem, że taki jest cel. Polska produkuje około 27 tysięcy aktów prawnych, czyli żaden normalny obywatel nie jest w stanie tego przeczytać, nie mówiąc o zapoznaniu się. W ten sposób istnieje wielki bałagan prawny, i każdy może robić co chce, bo urzędnik będzie miał zawsze rację, bo ma podparcie jakimś tam aktem, który nie został publikowany albo został tylko rozkorportowany po urzędach. A taka sytuacja mam, istnieje i ma możliwość istnienia tylko w koloniach. Bezpośrednio po wojnie istniał cały system edukacji dzieci od szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią i studia wyższe, obrony cywilnej, czyli był przedmiot, w którym uczono nie tylko zakładania opatrunku, czyli udzielania pierwszej pomocy, ale także strzelania. I nagle, w latach, chyba końcu lat 80., początku 90., zrezygnowano tego i zaprzestano nauki strzelania. Czyli innymi słowy, nawet gdyby teraz rozdać, w większości młodym ludziom karabin to nie wiedzieliby z której strony należy przyłożyć do policzka. Jest jeszcze jedna sprawa. Polska armia jest wyposażona w broń, no powiedzmy, trochę bardziej zmodyfikowaną niż broń, która była w czasie II wojny światowej. Dostałem w 1995 roku materiały z Międzynarodowej Konferencji w Kalifornii dotyczącej wykorzystania broni elektromagnetycznej na współczesnym polu walki. Okazuje się, że w tej chwili są karabiny strzelające nie na zasadzie wybuchu ładunku prochowego, ale na zasadzie pola elektromagnetycznego, które nadają prędkość początkową pociskowi 10 razy większą niż wybuch prochowy. Efekt tego jest taki, że można było znacząco obniżyć kaliber broni, czyli innymi słowy można było więcej pocisków. Do plecaka włożyć takiego, takiemu żołnierzowi, a z drugiej strony rany są niewspółmiernie gorsze niż przy, po, przy pociskach kalibru y, y, prochowych. Rany, y, przewiduje się, że na, obecnie przy użyciu tej broni elektromagnetycznej nie będzie lekko rannych. Będą albo śmiertelne wypadki, albo będą ciężkie kalectwa, czyli np. obcięcie ręki czy nogi przez taki pocisk, który malutką szparom wielkości igły dostanie się do naszego ciała, a potem przyjmując ruch obrotowy, po prostu obetnie daną kość czy dany narząd zniszczy. Także generalnie ten brak wyszkolenia odbije się tym, że będziemy mieli wielokrotnie większe straty, niż by to wynikało, gdyby młodzież czy lekarze byli już szkoleni w udzielaniu pomocy, pierwszej pomocy takim rannym. A tego nie ma. I mało tego, nawet się nie planuje uruchomienia takich przedmiotów. Wręcz przeciwnie, chirurgia, która dawniej była specjalizacją, która potrafiła sobie radzić z otwartym zranieniem czy otwartym brzuchem, Dzisiaj większość chirurgów ma trudności w zamknięciu prawidłowym jamy brzusznej, bo się uczą tylko laparoskopii, a wiadomo, że jak prądu nie będzie, to laparoskop do niczego się nie przyda. Mamy rok 1944. Wchodzą Sowieci do Polski, ale jako do kraju okupowanego. Ich oficerom, ich oficerom i żołnierzom powiedziano, że tu są Niemcy i to jest kraj, który to prowadził do wojny. Więc oni się zachowywali jak w kraju okupowanym. Czyli pierwszą rzeczą, którą robiono w latach 44-47, było zabieranie broni wszystkim. Istniały specjalne oddziały informacji wojskowej, przebieranej za partyzantów, które chodziły po wsiach, wyszukując tak patriotów i Denuncjując ich przed organami UB, które następnego dnia przyjeżdżały i aresztowały, bo tam była schowana broń gdzieś, czy tam były jakieś ślady y, działalności konspiracyjnej. I tak było do lat 50. Czyli innymi słowy, spora część tak zwanych napadów y, AK na, na obywateli, czy mordów wykonywanych, na obywatelach, była robiona właśnie przez te bandy po przebierańców, bandy stworzone przez informację wojskową, które miesiąc były w lesie, potem wracały do koszar, myły się, kąpały i znowuż miesiąc szły do lasu, wyszukując wszystkich, którzy byli przeciwni systemowi sowieckiemu. Tych wszystkich, którzy musieli uciekać do lasu ze względu na aresztowania i które groziły im po ujawnieniu się. Przecież proszę zauważyć, generał Okulicki był aresztowany dwa razy przez NKWD. Jak dzisiaj wiemy, zeznał wszystko, to znaczy nie tylko strukturę powstałej organizacji, ale jej skład, nawet pseudonimi i adresy. Napad na archiwum w Warszawie w 1943 roku AK, właśnie delegata rządu, nie spowodował żadnych zmian pseudonimów, nie spowodował żadnych zmian adresów, a jakoś dziwnie przeszło na tym do porządku dziennego. A przecież napadu dokonała wspólnie grupa operacyjna późniejszego marszałka Spychalskiego, jak również Gestapo. I oni się od razu podzielili dokumentami. Przypomnę także, że major Gwaligórski, który był Dowódcom archiwum wywiadu polskiego w 30 latach, w 1939 roku, całe archiwum wywiadu oddał Niemcom, sam uciekając z kilkoma samochodami, z jakimiś tam aktami, które mu jemu się wydawało, że są potrzebne. Natomiast całe archiwum nie tylko nie spalił, ale część zaczął już tłumaczyć na język niemiecki. Także Niemcy wkraczając we wrześniu do Polski, mieli cały skład osobowy wywiadu polskiego. A wiadomo, że AK powstało na bazie dwójki, czyli wywiadu wojskowego. Niemcy z Sowietami współpracowali od 1935 roku. W Gdańsku na ulicy Piastowskiej spotykał się niejaki w Polsce nazywanym Bierutem, pan Iwaniuk czy, czy tam sześć innych pseudonimów, z panem Forsterem. I takich spotkań były co najmniej trzy i uzgadniali doskonale i dokładnie to, co będą robili w 1939 roku. Całe przesiedlenie, proszę pamiętać, że Rosjanie czy Sowieci przesiedlili, czyli przesłali do Łagrów czy na Syberię około miliona, miliona sto tysięcy osób, ale w tym samym czasie, dokładnie w lutym 40. roku Niemcy z Pomorza i Wielkopolski także ponad milion dwieście tysięcy ludzi wysiedlili do Generalnej Guberni, czyli akcja była zaplanowana i prowadzona równo. Yy... To spowodowało, że Polacy zaczęli się bronić i dlatego NSZ, które było jedyną polską organizacją niespenetrowaną przez okupanta, mogło tak doskonale działać i rzeczywiście broniło ludności. I to była główna rola tej organizacji. AK, wypełniając polecenia rządu londyńskiego, a właściwie wywiadu angielskiego, bo muszę przypomnieć, że tak zwany rząd londyński nie miał w ogóle połączenia. Z krajem. Połączenie było cały czas przez wywiad angielski i niektóre depesze dochodziły z półrocznym opóźnieniem. Czyli innymi słowy, to Anglicy kierowali AK na swoich potrzeb. W związku z tym, od 1940 do 1943 roku, większość zrzutów i broni, które dostawały polskie oddziały, była przekazywana na wschód. Do grup działających na kresach. Dlatego, że Stalinowi potrzebny był wywiad, co i jak wykonują oddziały niemieckie. Rosjanie, w związku z tempem natarcia Wehrmachtu, stracili ten wywiad. Wiedzieli jednocześnie w 1944-1945 roku, że to, AK, istnieje i to, AK działało na potrzeby w sumie Sowietów. Proszę zauważyć, że powstanie we Lwowie było w tym samym czasie co powstanie w Wilnie. O Wilnie wolno mówić, a o powstaniu we Lwowie, gdzie przez Tydzień Lwów był wolny i Polski, absolutnie w żadnym podręczniku polskim Państwo informacji nie znajdziecie. Tak samo jak nie znajdziecie informacji, co się stało z tymi 4,5 tysiącami żołnierzy polskich, którzy brali udział w tym powstaniu, gdzie ich wymordowano. A są udokumentowane opowieści czy zeznania między innymi księdza proboszcza z miejscowości, że to wtórzy wymordowano 4,5 tysiąca ludzi, podrzynając im gardła, dlatego że Batiuszka Stalin powiedział, że jedna kula kosztuje 10 kopiejek i trzeba oszczędzać. I w związku z tym oni podżynali gardła. Oddziały AK, które przychodziły na miejsce zbrodni w nocy i znaczyli na drzewach, gdzie są groby, mówili, że się poruszali po takiej mazi. Dlatego, że jak się podeżynął gardło człowiekowi, to około 3 litrów krwi wypływało. Jeżeli to było w jednym rowie, no to się robiło takie, takie małe bagienko przez kilka dni, nim to wsiąkło. I te łącznie, gardła podżynano także kobietom, które w tych oddziałach były. I to wszystko jest doskonale udokumentowane. I tutaj mamy zasadnicze pytanie do istnienia IPN-u, który 85% swoich publikacji poświęca mniejszościom narodowym, a o powstaniu lwowskim nie ma ani jednej. Proszę pamiętać, że do roku 56. Polska nie istniała. Tutaj rządziły wojska okupacyjne, czyli sowieckie całość, od mówię, pułkownika, czy nawet od majora w wojsku, wszystko stanowili Rosjanie, albo Żydzi przysłani przez Sowietów. Generałowie, którzy w tym czasie rządzili Polską Armią, to byli oficerowie radzieccy, sowieccy. W związku z tym, nie można mówić, że do 1956 roku jakiekolwiek decyzje podejmował ktokolwiek w Polsce. To było wykonywanie poleceń, które otrzymywaliśmy z Moskwy. Jednocześnie te 12 lat wystarczająco długim okresem było, żeby wyszkolić swoich następców, czyli oni się mogli już wycofać po 1956 roku, bo mieli już taką kadrę wyszkoloną, że ona przejęła y, rolę y, tych sowieckich władz. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Żadna decyzja typu akcja Wisła nie mogła zostać przeprowadzona bez zgody czy planów sowieckich. Walki UPA, czy tej organizacji, którą tam ewentualnie nazywamy UPA, to były nie tylko u nas na w Bieszczadach, ale także na Podolu, Wołyniu, okre, ziemi lwowskiej, aż do lat chyba 72 roku w, na Ukrainie zaresztowano, czy zamknięto ostatni oddział UPA, który się tam ukrywał. Gdyby nie atak sowiecki na upa i przerzut, to znaczy takie ściśnięcie działań, że oni uciekli do Polski i potem ich przesiedlono na tak zwane Ziemie Odzyskane, to praktycznie te walki by jeszcze dość długo trwały. Dlatego, że Sowieci bardzo brutalnie podeszli do sprawy i mordowali po prostu wszystkich, którzy znaleźli z bronią w ręku. A u nas postąpiono łagodnie, przenosząc ich na tereny Pomorza. Trzeba jeszcze popatrzeć na to z punktu widzenia materialnego. Jeżeli popatrzymy na stare filmy pokazujące bieszczady, podole czy wołyń, no to ta ludność była no, bardzo biedna i jakby to powiedzieć technologicznie zacofana. Natomiast przyszła, została przeniesiona na, do gospodarstw pruskich na tereny Pomorza, gdzie większość... Budynków była murowana, gdzie stodoły były 5 czy 6 razy większe niż te, które oni mieli u siebie. Czyli innymi słowy, to nie było żadne przeniesienie ze stratą, tylko z zyskiem dla tych ludzi. Natomiast trzeba na to spojrzeć inaczej. Dlaczego nie rozpercelowano. Na ziemiach tak zwanych odzyskanych, czyli województwo słupskie, koszalińskie, szczecińskie, zielonogórskie czy innegórskie, ziemi, tylko stworzono gospodar państwowe gospodarstwa rolne, czyli typ PGR-ów. Otóż na nam się to mówi, że to był model sowiecki, bo chodziło, że państwo chciało gospodarkę prowadzić samo i decydować o tym. Ale można na to spojrzeć z drugiej strony. Po podręcznikach szkolnych wmawia się młodzieży, że zakończenie wojny nastąpiło tam 8 czy 9 maja 1945 roku układem podżdamskim. A to jest nieprawda. Nastąpiło tylko poddanie się armii tzw. Wschód, armia włoska, generała Kesslera chyba poddała się Brazylijczykom dopiero w 3, chyba 4 tygodnie później. Brazylia specjalnie przystąpiła do wojny, dlatego, że pan generał powiedział, że żadnym pastuchom się y, Jankesą nie będzie poddawał. A podpisanie pokoju z rządem niemieckim nastąpiło dopiero w końcu sierpnia i na, na przełomie sierpnia i września 1945 roku. I ten dokument mówił, że Polska dostanie ziemię odzyskane na 50 lat, a nie na własność, jak to Potem zaczęto interpretować. W Konstytucji Niemieckiej jest nadal, że Rzesza Niemiecka, czy państwo niemieckie, dysponuje ziemiami z 1937 roku. I proszę popatrzeć, mimo że przez te 50 lat wojska okupacyjne, zarówno sowieckie, jak i amerykańskie, czy francuskie, były w Niemczech, to Konstytucji nie zmieniono. Czyli żadne naciski aliantów. Nie, były, nie tylko nie stosowano ich, ale w ogóle nie próbowano zmieniać konstytucji niemieckiej. Innymi słowy, alianci zaklepali ten układ i go przestrzegają. 50 lat od 1945 roku to był 1995 rok. I tak samo zostało zajęte wolne miasto Gdańsk. Wolne miasto Gdańsk było oddzielnym tworem państwowym, międzynarodowym w znaczeniu z własnymi paszportami, pieniądzem itd które zostało anektowane, tak jak Polska, 1 września 1939 roku. Po 1945 roku zostało oddane w jurysdykcję polską na 50 lat, czyli do 1995 roku. Senat Wolnego Miasta Gdańska nadal istnieje w Niemczech i w roku 2000 wystąpił do ONZ-u, a właściwie do Rady Bezpieczeństwa jako bezpośredni następczyni układu poczdamskiego. Że skoro minęło 50 lat, a, a powiedzmy yy, sytuacja się zmieniła, to oni chcą wrócić do swojego państwa, tak jak powiedzmy księstwo Monako czy Luksemburg czy jakieś inne. I podobno yy, Rada Bezpieczeństwa wyraziła na to zgodę. Natomiast w Polsce była w 1992 roku konferencja międzynarodowa, gdzie owszem, była mowa o mieniu, które zostało stracone przez zabór niemiecki, ale ani słowem nie wspomniano, czy jest to ziemię i kto jest właścicielem tych ziem. Czyli indywidualni osobnicy, indywidualni obywatele mogą się ubiegać o odzyskanie tej ziemi czy swoich majątków i to się dzieje i sądy polskie przyznają im te ziemię, natomiast y, nic nie mówią no, o y, zakresie państwowości, czyli kto jest, jakie państwo jest właścicielem tych ziem. I Wracamy do 1945 roku. Proszę zauważyć, że ówczesne państwo polskie, czyli ta marionetka, która powstała na bagnetach sowieckich, zakładała tutaj duże państwowe gospodarstwa po 4-6 tysięcy hektarów, a jednocześnie w tym samym czasie parcelowała polskie gospodarstwa do wielkości 50 hektarów. Wszystko inne zostało rozparcelowane na zasadzie, że musi być równość i trzeba dać to chłopom ziemię. No bo gdybyśmy przyjęli, że te ziemie są nadal polskie, no to nie byłoby powodu tworzenia państwowych gospodarstw. Natomiast jeżeli one miały być po 50 latach oddane, abyśmy podzielili te majątki na gospodarstwa, powiedzmy 20-30 hektarowe, to byśmy mieli na tych terenach 50 tysięcy grzymałów. A jak w 1995 roku miałyby potem te 50 tysięcy grzymałów wyrzucić z ich ziemi? I to było powodem, że powstawały państwowe gospodarstwa rolne, a wcale nie to, że państwo chciało decydować o tych ziemiach. Po prostu z góry się zabezpieczono przed stworzeniem grupy ludzi, która by broniła swojej ziemi. I dlatego teraz. Te po 1990 roku te wszystkie duże popegierowskie gospodarstwa zostały wydzierżawiane jakimś tam spółkom duńskim, holenderskim i tak dalej, a potem się zawsze okazywało, że za nimi jest jakiś tam niemiecki właściciel, który te pieniądze im daje. I w ten sam sposób obecnie na Ukrainie się wykupuje ziemię i przedsiębiorstwa amerykańskie wykupiły przez podstawionych Duńczyków czy holendrów już podobno 5 milionów hektarów. A jednocześnie Chińczycy dostali następne 500 czy 600 tysięcy hektarów najlepszych ziem lesowych. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli na tych ziemiach pomorskich, szczecińskich znalazłoby się 50 czy więcej tysięcy grzymałów i każdy by miał broń, no to byłoby ich bardzo trudno usunąć z zajmowanych terenów. I dlatego w Polsce nie wolno posiadać broni.